Cześć, dziś zrobimy test na żywo najnowszych konturówek do brwi w żelu z Inglota, a ja mam akurat dwa odcienie. Mam w numerze 12 oraz 16. 12 jest taka bardziej szarawa, a na aparacie już w ogóle wygląda bardzo szaro, jednak jest tu duża domieszka brązu. A 16 jest delikatnie cieplejsza, myślę, że bardziej taka neutralna, już bardziej brązowa i oczywiście ciemniejsza. Myślę, że dzisiaj przetestujemy sobie odcień 16, ponieważ już wiele widziałam recenzji na temat 12, także będziecie mogły zobaczyć inny odcień. Jeszcze raz Wam tutaj pokażę, jak to wygląda w słoiczkach. To jest oczywiście 12, tutaj mamy 16. Są to naprawdę bardzo, bardzo malutkie pojemności, po prostu byłam w szoku, że to jest takie maciupeńkie. W ogóle te próbki kolorów, które mamy w Inglocie, te, nie wiem, słoiczki, w których właśnie można sobie tam pomacać w środku, jak to wygląda, te odcienie były większe. Ja myślałam, że właśnie taki pojemniczek dostaniemy. A tu patrzę później, to jest takie maciupeńkie, ale to i tak taki produkt jest bardzo, bardzo wydajny i myślę, że tak naprawdę to w sumie dobrze, że tak jest, bo to naprawdę jest bardzo wydajny produkt i nie trzeba tego dużo na brwi nakładać. Taki słoiczek pomady czy farbki do brwi, jak to tam nazwiecie, kosztuje 37 zł, więc to jest niby dużo, ale jednak wcale nie tak dużo, porównując do tego, ile kosztują inne farbki do brwi. Na przykład z Makeup Forever Aqua Brow kosztuje około ponad 100 zł. Tak, teraz ponad 100 zł kosztuje, ale jej jest w pojemności 7 ml. A Inglota mamy 2 gramy. Także jednak myślę, że jest to porównywalnie cenowo, a jednak to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wydajny produkt i w sumie dobrze, że jest tani. Ja wolę jednak, jak produkty są mniejsze, tańsze, a wiem, że są one bardzo wydajne. Jak już wspomniałam o farbce Aqua Brow, to zobaczcie różnicę, jaka jest między odcieniami. Ja mam akurat farbkę Aqua Brow w odcieniu 25. Na moich brwiach Aqua Brow wygląda bardzo, bardzo ciepło. Jak na razie nie wiem, jak to wygląda jeszcze z Inglotem, ponieważ tak naprawdę używałam go tylko raz i nie patrzyłam, jak to wygląda na zdjęciach, jak właśnie ten odcień odbija się na aparacie. Ale myślę, że powinno być naprawdę super. Na żywo wyglądają świetnie, oba mi się bardzo podobają. Zresztą zobaczcie, jaka jest różnica między tymi odcieniami również na brwiach, żebyście mogły sobie porównać, jak to wygląda na moich ciemnych brwiach. I moim zdaniem właśnie oba odcienie do mnie pasują dosyć dobrze. Jednak dzisiaj przetestujemy sobie 16. W ogóle jeżeli chodzi o konsystencję tych pomad, tych konturówek do brwi, to one mają taką konsystencję jak eyelinery z Inglota. I bardzo mi to odpowiada, bardzo łatwo się rysuje brwi. I taka jest różnica ze zrobioną brwią, a nie zrobioną. Zrobiłam te brwa akurat dosyć mocno dzisiaj, ale zobaczcie, że myślę, że do moich włosów dosyć dobrze ten odcień pasuje. Teraz jak jeszcze nie mam zrobionego całego makijażu twarzy, to ta brew wygląda bardzo, bardzo intensywnie. Jednak uwierzcie mi, że jak zrobisz cały makijaż oka i twarzy, to wtedy będzie wyglądał bardzo naturalnie. No i tak, tak wygląda różnica. Myślę, że jest naprawdę bardzo ładny odcień, taki naturalny. I ten eyeliner na początku jest taki wilgotny, bardzo łatwo się go nakłada, łatwo go zaaplikować tam, gdzie chcemy. A po chwili zaczyna tak zastygać i po prostu już zostaje na miejscu i nie ma opcji, żeby go ruszyć. Okej, tak wyglądają już skończone brwi na mnie, tak to wygląda już w całej okazałości. Moim zdaniem naprawdę można wyrysować idealnie sobie brwi. Również można z tym produktem przesadzić. Ja też nie jestem jeszcze tak wprawiona w takich produktach płynnych właśnie do brwi i naprawdę bardzo łatwo można przesadzić z tym produktem. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to to, że jeżeli narysujemy brwi i ten żel już zastygnie, to już nie ma opcji, żeby go ruszyć, nie da rady go grzybykiem wyczesać. Także jeżeli już w trakcie rysowania zauważycie, że jest gdzieś za mocno, coś Wam się nie podoba, to od razu go wyczesujcie, dopóki jest jeszcze wilgotny, mokry, bo później już po prostu nie ma opcji, żeby go ruszyć, jest naprawdę tak mega trwały. A jeszcze zapomniałam wspomnieć o tym, że Inglot wypuścił 12 tych odcieni, także naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Są zarówno chłodne, jak i ciepłe odcienie, czarne, takie właśnie szare, jasne i jeszcze takie rude nawet. I już Wam mówię, która jest godzina. Jest 11.
12, także będziemy widzieć się wieczorem. Zobaczcie test na wodoodporność, że jak spryskuję wodą, to produkt cały czas jest na tym samym miejscu. Jednak kiedy potrę bardzo, ale to bardzo mocno tarłam po dłoni, to po jakimś czasie zaczyna się trochę rolować, zaczyna schodzić po prostu, jednak bardzo dużo jeszcze tego produktu zostaje na dłoni, także ten produkt jest naprawdę mocny i trwały. Wracam do Was po około 12 godzinach. Jak widzicie, brwi są po prostu w idealnym stanie, nic się z nimi nie stało, nic się nie starło. Po prostu są idealne, dosłownie po prostu tak jak je narysowałam rano, takie są nadal. Także jeśli zastanawiałyście się nad tym produktem, to naprawdę serdecznie Wam polecam, bo jest bardzo trwały, na pewno będzie bardzo wydajny, nie jest tak drogi jak wszystkie inne produkty, właśnie takie powiedzmy eyelinerowe pomady do brwi. I tak naprawdę jest wiele odcieni i już spokojnie możecie to dobrać do siebie, do swojego typu urody i tak dalej. Na pewno panie w Inglocie Wam pomogą, jeżeli nie będziecie w stanie stwierdzić, który odcień będzie dla Was idealny. Także tak, to tyle chyba, jeżeli chodzi o to podsumowanie. Jestem naprawdę niesamowicie zadowolona i będę cały czas teraz używać tych produktów do brwi. I tak, ja się już dzisiaj z Wami żegnam, ponieważ jest późno, jestem dosyć zmęczona. Także to tyle, do zobaczenia następnym razem. Cześć!